Siemaneczko, z tej strony Kazumi i witam was przeserdecznie w kolejnym odcinku z aktualizacji Star Stable'owej. W dniu dzisiejszym Star Stable dodało nam taki system championowy na mistrzostwach, także zaraz sobie zobaczymy, bo będą mistrzostwa. Dodatkowo mamy nowe ciuchy, a także nowe odmiany koni westernowych na ranczu Starshine. Także moi mili, zostawcie łapeczkę w górę dla motywacji zasięgu, subskrypcję, a naprawdę warto, i dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdą nowinką ze Star Stable, na moim kanale oczywiście. A tutaj pozdrawiam moich ostatnich 5 subskrybentów, jak i moich wspierających. Dobra kochani, i teraz tutaj wsłyszcie się w głos. Uwaga, jeszcze mam tutaj specjalnie troszeczkę efekty dźwiękowe. Jest to, wydaje mi się, może bardziej słyszalne. Też tak w tle cały czas słychać, jak ten koń tam rży, czy coś takiego, wiecie. Więc... no wydaje mi się, że teraz to bardziej słychać, chyba że, nie wiem... no postać to się nie zmieniło nic, ale u konia, no to bardziej naprawdę słychać, nie? Także moi mili, my przechodzimy już do CS-ów i czekajcie, o godzince 11 CS-y są... o, akurat w Murland, także idealnie, ale zanim do tego przejdziemy, myślę, że sobie zobaczymy jeszcze szybciutko na Rancho Starshine te nowe umaszczenia. Okej, okay, ten nowy koniu widzę, że jest to ten. Ten jest nowy. A palosik jakby fajny jest, nie powiem, że nie. Co tu jeszcze nowe umaszczenie było? Chyba było też do kwartera, ale wydaje mi się, że to jest nowe umaszczenie. Chyba. A okej, już wszystko wiem. Jakby tak, miało być umaszczenie jeszcze do Mustanga 2. Do Americana Painta. Mamy tak, tego Apalosa właśnie jest to. I te dwa dosa do Birda, czyli to i to. Te obydwa tutaj, co stoją ładnie. No ja bardziej patrzę na tego Painta, więc tamten mi się podoba. Ale tak to właśnie wygląda. No dobra, także my lecimy w sumie na te mistrzostwa Murland, bo za chwilkę są, także lecimy. Dobra, ciśnijmy sobie tutaj. Okej, okay, teraz jest tak, rangi czempiona. Koniec za 32 doby. Co tutaj jest? 4 punkty zwycięstwa. Stążka w kolecie drzew Murland. Błękit na Fortu Pinta. No jakby tutaj są po prostu... o. Coś takiego. I teraz tak, pytanie mam. Bardzo ważne. Wygrywaj mistrzostwa, by zdobywać punkty zwycięstwa. Zajmujemy miejsca. Aha, czyli to są miejsca. Na przykład jak zdobędziemy od 1 do 4, aż 5 tutaj punktów zwycięstwa. Okej, okay, czyli tak to działa. Na zasadzie takie miejsce jest jeden punkt tylko, nie? Jorwicka zieleń, błękit, pomarańcz, wrzos, mróz, karmazyn, czempion. To są takie właśnie unikatowe wstążki. Zajmij najwyższe miejsce i zbierz najwięcej punktów oraz zostań czempionem Jorwiku. Przy okazji otrzymasz wstążki. Rangi czempiona są dostępne tylko przez ograniczony czas. Następnie commit przygotuje i rozpocznie kolejny sezon. Czyli to jest na jakby podzielone na sezony. I na razie mamy coś takiego. Bo tutaj nie wiem, czy są wszystkie mistrzostwa. Poczekajcie. Ukrytych dinozaurów? Ale czekajcie, jak to tak wygląda, że to są mistrzostwa tam. Udało ci się osiągnąć najwyższą rangę. No chyba, nie wiem w sumie, co tutaj chodzi za bardzo. Zobaczymy, jakie miejsce zdobędę. Mam nadzieję, że chociaż od pierwszego do czwartego to byłoby super. Wezmę się tu szybko, jakoś przybiorę jeszcze, bo musisz ten sprzęt niestety nie ma. No. Wiecie, ten sprzęt nie jest taki tutaj ze statystyki. Dobra, zdobyłam trzecie miejsce, także nie jest źle. Harmonogram zobaczmy sobie teraz. Jest, możemy odebrać, zarąbiście. Jorwicka zieleń.
O, tak. Tutaj odbiorę sobie moje trzecie miejsce plus tą rangę zieloną. Czyli tak to wygląda. I to są takie unikatowe właściwie wstążki. No i jakby fajnie, no. Sezon pierwszy. Fajnie takie coś sobie jak właśnie jakby kolekcjonować. No mam nadzieję, że to będzie taki unikat. Wiecie, o co chodzi, nie? Także, moi drodzy, tak to wygląda. No, także tak to wygląda, moi drodzy. I myślę, że to by było chyba na tyle z tego odcinka. Bo to już jest wszystko. Za tydzień mają być jakieś tam rekwizyty na wybiegowe, na ranczu starszych, dodatkowo coś takiego. No i nowe ubrania dyskotekowe. Słyszymy się za tydzień, albo właściwie też w weekend, bo ma być live'ik, także obczajcie moje media społecznościowe, bądźcie na bieżąco. A zrobię wam rozpiskę. Tam prawdopodobnie będzie w niedzielę live'ik, także no. Jeszcze tak wam powiem, że w sklepie globalnym mamy do zdobycia podkowy. Tutaj jakoś takie coś na postaci. Jakiś kurtka druida. No i to w sumie wszystko, nie? Z tych takich nowości, co w ogóle są. Ale ogólnie też są nowe ciuchy, chyba na ranczu Starshine, tak? Żebym tak poszła zobaczyć szybciutko, o co chodzi. Ogólnie, moi drodzy, jest nowy kodzik na 15 StarCoinsów. Będziecie mieć go w opisie. Do skopiowania, w sensie inaczej, w przymiętnym komentarzu, o, w przymiętnym komentarzu będzie kod na 15 StarCoinsów, także zapraszam do komentarza. Moi drodzy, jeśli chodzi o te nowe ciuchy, bo tak jeszcze chciałam to dokładnie sprawdzić, bo zapomniałam o nich, no to ich nie ma, a są właściwie tylko w ofercie na stronie ze StarCoinsami, więc tak trochę średnio. Tak to niestety wygląda teraz. Więc nie wiem, czy oni to dodadzą oczywiście tutaj gdzieś do sklepu czy coś, no ale powinni, no bo tak trochę, wiecie, nie. Więc tak to wygląda. No, także moi drodzy, to byłby na tyle. My też słyszymy się w sobotę na live'u. Pamiętajcie, żeby być tutaj na bieżąco z Instagramem i z społecznością na moim kanale. To będzie cała rozpiska, jakie to będzie live'a i w ogóle mam nadzieję coś bardziej oryginalniejszego i po prostu coś ciekawszego. Coś, czego może bardziej nikt nie robił czy coś, więc no. Także dobre, trzymajcie się, moi drodzy. Słyszymy się następnym razem i do następnego. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji i dzwoneczka. Dokładnie tak.